Modernizacja tunelu jest elementem prac prowadzonych nad nim, czyli na leszczyńskim odcinku Krajowej Piątki. Na zlecenie miasta jedna z firm wchodzących w skład konsorcjum wykonującego inwestycje prowadzi tam kompleksowe prace już od kilku miesięcy. Choć remont jest jeszcze w toku, to w ostatnich dniach pojawiły się tam już pierwsze akty wandalizmu. Na niewykończonych wciąż ścianach ktoś wymalował graffiti. Koszt jego usunięcia spadnie na wykonawcę, ale samorządowcy z Leszna nie kryją obaw przed podobnym działaniem już po modernizacji. Rafał Bukowski, szef zarządu drugiej inwestycji w Lesznie, przyznaje wprawdzie, że miasto zamierza przeznaczyć pod graffiti aż dwie duże ściany pod ziemią, ale w cywilizowanej formie. Ogłosimy konkurs wyłaniający twórców tego graffiti i ustalimy jasne zasady. Dojścia do tunelu będą wymalowane przez wykonawcę zgodnie z przyjętym projektem, tłumaczy Bukowski. Remont przejścia podziemnego potrwać ma do końca września. Firma, która prowadzi pracę, zapewnia jednak samorządowców, że planuje przyspieszenie finalizacji o miesiąc. Tunel pod Piątką będzie więc gotowy prawdopodobnie już w sierpniu. Michał Wiśniewski, Panorama Media.pl. What?